I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. List Jakuba, 2, rozdział 23, werset. Spełnienie naszej wiary. Abraham jest częstym wzorem wiary w Piśmie Świętym. Oprócz tego fragmentu z listu Jakuba, 2, rozdział 23, werset. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. To oprócz tego fragmentu z listu Jakuba, listy do Rzymian, Galacjan i Hebrajczyków podkreślają fakt, że Abraham uwierzył Bogu. Przytoczone w tym fragmencie starotestamentowe odniesienie pochodzi z pierwszej księgi Mojżeszowej, 15 rozdział. Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie będą kiedyś tak liczni jak gwiazdy na niebie, mimo że Abraham nie miał wtedy ani jednego dziecka. Wierzył, że Bóg dotrzyma swojego słowa. Tak właśnie zawsze postępuje wiara. Opiera się na deklarowanym Słowie Bożym tylko dlatego, że Bóg jest tym, który je deklaruje. Jednak Jakub, cytując ten werset, odnosi się do późniejszego wydarzenia w życiu Abrahama. Jak mówi list Jakuba, 2, rozdział 21, werset, Abraham, ojciec nasz, czy nie został usprawiedliwiony z czynów, gdy ofiarował Izaaka swojego syna na ołtarzu? Abraham wiedział, że obietnice Boże spoczywały w Izaaku, a jednak był gotów ofiarować Izaaka Bogu, z pełnym przekonaniem oczekując, że Bóg wskrzesi go do życia. Jak dowiadujemy się w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 19 werset. Wyjątkowe wyrażenie w Jakuba, 2 rozdział, pokazuje, że akt ofiarowania Izaaka był w rzeczywistości wypełnieniem wcześniejszej wiary Abrahama. W pewnym sensie wiara Abrahama w Boga nie była w pełni rozwinięta, dopóki nie została wystawiona na próbę. W 15 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej Abraham uwierzył Bogu. W 22 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej Abraham ofiarował swojego syna. Między tymi dwoma wydarzeniami upłynęło co najmniej 20 lat. Z pewnością Abraham musiał w tym czasie okazywać wiarę przy innych okazjach, ale jego pojedynczy akt posłuszeństwa przy ołtarzu dał dowód, że jego wiara deklarowana już dużo wcześniej była rzeczywiście prawdziwa. A co z tobą? Co z nami? Być może wierzyłeś Bogu przez te wszystkie długie lata, ale czy ta wiara została wypełniona? Co ujawniłyby twoje czyny, gdyby twoja wiara sprzed lat została dziś wystawiona na próbę? Czy uwierzyłeś Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli nie uwierzyłeś, to uwierz. Dlatego, że jeśli nie uwierzysz i taki odejdziesz z ziemi, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, dlatego że trafisz do piekła, na które zasłużyłeś. Natomiast jeśli uwierzysz Pana Jezusa, trafisz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.